Były życzenia, łamanie się opłatkiem i tradycyjne świąteczne potrawy. Kilkudziesięciu bełchatowian zasiadło do stołu podczas miejskiej wigilii. To dla nas, dla mnie wielka radość, że po tak długiej przerwie możemy się znowu spotkać. To czas, w którym częściej niż na co dzień ciepło myślimy o wszystkich potrzebujących. A w tym roku również bardzo ciepło myślimy o naszych sąsiadach za wschodniej granicy, gdzie toczą się działania wojenne. W imieniu swoim, w imieniu przewodniczącego Rady Miejskiej pana Piotra Wysockiego, w imieniu panów wiceprezydentów oraz radnych Rady Miejskiej, pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia. Była to już 8. edycja świątecznego spotkania dla osób samotnych i potrzebujących. To już pewne. Do Bełchatowa powróci kolej. W połowie grudnia została podpisana umowa z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na modernizację linii między Piotrkowem a Bełchatowem z przedłużeniem do Bogumiłowa. Na ponad 33-kilometrowym odcinku powstaną nowe stacje, m.in. w Bełchatowie, Woli Krzysztoporskiej i Zarzeczu, a także nowe połączenia kolejowe. Inwestycja ma się zakończyć w 2028 roku. Jej koszt to ponad 660 milionów złotych. Większość tej kwoty pochodzić będzie z rządowego programu Kolej Plus. Tabor MZK powiększy się o kolejny autobus elektryczny. Prezydent Mariola Czechowska podpisała umowę na zakup elektryka z firmą Solaris. Cieszymy się, że jest to Solaris, dlatego że mamy długoletnią współpracę już z Solarisem. Gro naszych autobusów to są Solarisy, więc póki co jesteśmy zadowoleni. Te baterie, które są w tej chwili włożone, mają prawie 300 kW. Także autobus powinien około 240 km przejechać. Na zakup MZK miasto pozyskało blisko 3 miliony złotych dofinansowania z łódzkiego RPO. Nowy autobus wyjedzie na Bełchatowskie ulice w drugiej połowie przyszłego roku. W dwunastce zakończył się remont sanitariatów. Odnowione zostały łazienki zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych. We wszystkich są teraz nowe płytki i łatwa w utrzymaniu czystości armatura. Są takie generalne remonty, rozpoczynając od pionów po i całą instalację, budowę ścianek, po już to wykończenie, które daje ten piękny efekt finalny, który można zobaczyć właśnie w naszej placówce szkolnej, w tym przypadku w 12. Dzieci zawsze lubią w szkole, kiedy jest czysto, pięknie i kolorowo. Jest to dla nich taka przyjazna atmosfera, niby taka prozaiczna rzecz, ale bardzo się cieszymy, że mamy kolejne nowe sanitariaty. Remont łazienek kosztował miasto ponad 460 tysięcy złotych. Na realizację zadania miasto pozyskało dotacje z gminy Bełchatów. Uczniowie 3. Liceum Ogólnokształcącego uczą się obsługi defibrylatora. Szkoła wzbogaciła się bowiem o treningowe AED. To bardzo ważne urządzenie, które może spowodować przywrócenie akcji serca i jest bardzo proste w użyciu. Zajęcia z użyciem AED są bardzo ważne, ponieważ wszędzie możemy się spotkać z sytuacją taką, że spotkamy osobę nieprzytomną i ważne jest to, żeby umieć obsługiwać AED, ponieważ jeśli będziemy oglądać same filmy, to też nie dojdziemy tak jakby do perfekcji. Lekcje z użyciem treningowego defibrylatora prowadzone są w każdej klasie. Przed nami najgorętsza noc w roku, Sylwester. Z tej okazji miasto wspólnie z Miejskim Centrum Kultury przygotowało dla mieszkańców muzyczną propozycję. W imieniu prezydenta miasta Bełchatowa, pani Marioli Czachowskiej oraz Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na Sylwestra w sali teatralno-widowiskowej PGE Giganty Mocy. W tym roku wystąpi dla Państwa Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Bilety na sylwestrowy koncert można jeszcze kupić online lub w kasie Miejskiego Centrum Kultury. Jutrzejszej nocy przywitamy 2023 rok. Pamiętajmy jednak, że nasza huczna i wystrzałowa zabawa może wywołać ogromny stres u zwierzaków. Dlatego też pracownicy bełchatowskiego schroniska apelują o rezygnację z fajerwerków i petard. Przygotowali też kilka porad, jak pomóc naszym pupilom przetrwać sylwestrową noc. Zasłaniamy żaluzje, zapalamy światła, rozgłaszamy troszeczkę wcześniej telewizor z jakąś muzyką. Czyli żeby nie było ciszy, z której nagle wychodzą jakieś huki, rozbłyski. Więcej porad można znaleźć na stronie schroniska oraz miejskiej stronie bełchatów.pl.